Siemanko, pokażę dwa dzisiaj glitche na szybko, tak? Najpierw trik na kopiowanie co 3 minuty. Tam wcześniej pokazywałem, żeby tam kurde znajomy do... my kopiujący dołączamy do znajomego z sesji publicznej na sesję dla zaproszonych. Stajemy przy szczelnicy, on tam odpala nam rzutki, cokolwiek, jakieś zajęcie, szybką grę. My na pierwszym komunikacie mu mówimy, że on musi opuścić, a my szybko dawaliśmy w prawo i X lub A, żeby tam przyjąć i potwierdzić. Tu inna jest metoda. Stajemy sobie u znajomego, bo to ja jestem akurat na sesji publicznej, jestem u siebie w bunkrze. W ogóle na sesja publiczna u siebie w bunkrze mogę mieć tu problemy. Na sesji dla zaproszonych u znajomego jest to na pewno dużo łatwiej, no ale no dobra, no stajemy u niego na strzelnicy, tu najlepiej wyczyścić sobie te wszystkie zaproszenia. Stajemy gdzieś tutaj, dajemy dipad w prawo, automatycznie nas samo ustawi w odpowiednie miejsce. Daję w prawo, ustawiło mnie, anuluję to, dzwonię do któregoś z tych ananasów, Ron, Geralt, Simon. Wklęcie na akcję. Hello, this is Simeon. How can I help? Przyjdzie mi zaproszenie. Ja tu napad usunę. Teraz tak. Przyszło zaproszenie. Otwieram je na jedno kliknięcie. Trzymam wciśnięty guzik pauzy. I puszczam pauzę i przyjmuję to zaproszenie. Tu powinno być słychać takie kliknięcie, że je przyjęliśmy. Przyjąłem je, teraz zamykam tą pauzę i daję dwa razy w prawo i A. Do góry, po lewo pokazała mi się strzelnica, coś tam. Wybór broni. Po chwili mnie wczytuje w te akcje. Czyli wiem, że mi się udało. Anuluję to. Czy opuszczam lobby tej akcji, które tam, po którą dzwoniliśmy, no i mogę chodzić i biegać u znajomego w bunkrze, to powinno być, chodzić, biegać sobie, to góry zmieniają nam się bronie, no i powinniśmy tutaj teraz podbiec do znajomego, do mobilki, rozpocząć tą akcję, tam 30 sekund, jak ona się zakończy, wyskoczą nam te komunikaty, a znajomy klika wejdź ze znajomymi i członkami ekipy, a my otwieramy interakcję i się zabijamy. Tylko nie możemy stanąć za blisko tego niebieskiego kółka, bo gdy tu będziemy stali i wybierzemy któryś z tych pistolecików, wciągnie nas po prostu do znajomego, do mobilki. Jak staniemy gdzieś tutaj dalej i rozpoczniemy tutaj na dole po prawo 30 sekund, po 30 sekundach wyskoczą nam te komunikaty, to znajomy będzie mógł klikać wejść ze znajomymi członkami ekipy. Ja to opuszczę, daję dipad w prawo, czy na pewno chcę opuścić. Przebiegnę się jeszcze raz pod tą strzelnicę, jeszcze raz pokażę, o co chodzi. Chociaż nie powinienem, no. No to jest łatwe, tylko trzeba to wyczyć. No może nie wyjdzie zaraz za pierwszym razem czy drugim, no ale jest na pewno lepsze jak opuszczanie sesji i wracanie na nią co chwilę z powrotem. Tu anuluję te zaproszenia, jakieś tam napady i znowu wchodzę, dipad w prawo, samo mnie ustawia, anuluję, otwieram te zaproszenie. No tu już specjalnie nie dzwonię, no nie, kurwa, znowu coś tu przychodzi, już nie dzwonię specjalnie po nowe, bo mam ciągle te same. No i trzymam wciśnięty przycisk pauzy, puszczam pauzę i przyjmuję zaproszenie. Teraz nie trafiłem, bo nie słyszałem tego dźwięku. To otwieram to jeszcze raz. Teraz trafiłem, no i to zamykam menu pauzy. Najlepiej raz w prawo i X, czy tam A, albo raz. Dwa razy w prawo. Ja tam wolę dwa razy w prawo. O, teraz jak widać nie zdążyłem kliknąć, od razu mnie wczytało w tą misję.
Ale to nic, otwieram nadal z powrotem telefon, trzymam pauzę, puszczam pauzę, przyjmuję zaproszenie. Zamykam to dwa razy w prawo i a no nie zdążyło, no to jest właśnie to, można nie zdążyć, tam mi wyszło ładnie za pierwszym razem, a tutaj już chcę pokazać drugi raz i nie chce mi wyjść, ale to nie jest żaden problem. Lepiej tu chwilę poświęcić czasu, jak opuszczać sesję. No ja tu jestem na publicznej, tam stratatata, trzeci raz czy czwarty już przyjmuję do zaproszenie do tej samej akcji. Może dlatego takie szybkie wczytywanie, no ale tu nie ma problemu. Zamykam, dwa razy w prawo przyjmuję, do góry po lewo były te pistolety i od razu mnie wczytuję po chwili w tą akcję opuszczam i mogę chodzić z tymi pistoletami, no ale nie o te pistolety chodzi, no jest to kolejny trik na kopiowania co 3 minuty, no i jak tutaj znajomy kliknie wejść ze znajomymi członkami ekipy, my otworzymy interakcję, zabijemy się, jak tu nam zniknie jego mobilka, jego ten wóz, kurde, jak to przyczepka przeciwlotnicza, się zabijamy, no odrodzimy się w dokach. To jest taki patent, a teraz się udamy w miejsce gdzieś, kurwa, nie widzę PJ. Gdzie są PJ-ty i pokażę od razu, jak zapisać strój z klubu motocyklowego, czy z Securo, to akurat tam. Jest bez różnicy. Tu w ogóle zapisem na strój to jest sprawa bardzo prosta. Sprawdzę tylko celowanie, czy koleś ma inne, żebym mógł się tam teleportować, kurwa. No ale zjebałem. Najlepsza lokalizacja, bo jest najbliżej do sklepu. Można już się zarejestrować. Jumbo. Kurwa. Teraz będzie przeszkadzał, pierdolony.
Ola, tu przecież jest pejotka. W tym miejscu, no dobra, zadzwonimy do dziadka Lestera. Wybieramy sobie prezes, zarządzanie, styl, strój taki, jaki chcemy sobie zapisać. No tu najlepiej sobie jest od razu skorzystać, zapisać jugery, czy te szare, czy tam gdzieś dalej są czarne, czy tą kamizelkę, którą można też tam w jakiś sposób sobie przenieść na inne stroje. No ale jestem w Securo Serv, jak widać, zarejestrowany. Założyłem ten strój, podchodzę do pejotki. Nie, dzwoni tu. Gdzie ona teraz? Tu ja. Tu. I sprawa bardzo prosta. D-pad w prawo. Ten się tu zmieniał. O kurwa, chihuahua. Przytrzymuję D-pad w prawo, żeby zakończyć halucynację. Jestem od razu wyrejestrowany z Securo, wyrejestrowany z klubu motocyklowego, a mam ten strój założony na sobie, który chciałem sobie zapisać. Teraz wystarczy się tylko udać się gdzieś do sklepu i ten strój zapisać jako własny. Ta metoda zapisywania sobie stroju z Securo Serv jeszcze łatwiejsza, jeszcze szybsza, jakby się wydawało, jak tam kiedyś. Spalaj, ziomaś. Kurma, Lester teraz nie odbierze. Tego zabiłem, to już do sklepu nie wejdę. No ale no mniejsza z tym, no jak widać, nie jestem w żadnym klubie ani tam innym pierdole. Mogę ich sobie spokojnie zapisać ten strój jako własny. A że to szare jogery, to tu można zmieniać sobie buty, tam korzystać z transferowane stroje i łączyć z jakimiś innymi pierdolami. Także macie tu dwa glicze, jedno takie pomocnicze, nie obejście patcha, bo ten glitch nie został spatchowany, tego kopiowania co 3 minuty, tylko tam trzeba dobrze ustawić sobie mobilkę w dokach, no i łatwy sposób na zapisywanie stroi z Securo Serv czy z klubu motocyklowego. To tyle z mojej strony, na razie.